A specjalnie dla Was przygotowałam poradnikowy secik, jak dobierać muchy do garniturów. Czas na poradnik ślubny. Muchy pozostają nieodłącznym elementem przy wielu formalnych stylizacjach, takich jak na przykład frak czy smoking, ale są również idealnym uzupełnieniem klasycznego garnituru. Ze względu na kształt muchy rozróżniamy jej dwa podstawowe typy. Mucha typu butterfly posiada zwężenie w miejscu wiązania węzła, dzięki temu skrzydełka znacząco się rozszerzają, dając efekt skrzydeł motyla. Mucha typu batwing takiego zwężenia nie posiada, przez co jej skrzydełka są węższe. Daje to wrażenie prostej, wąskiej, poziomej linii na szyi. Modnymi obecnie wzorami są motywy florystyczne, paisley, wzór, którego charakterystycznym elementem jest kształt łzy, oraz prążki. Aby mucha była dobrze dobrana, nie powinna być szersza niż zarys twarzy na wysokości uszu, ani węższa niż zewnętrzne kąciki oczu.